Bardzo dziękuję za wysłanie na śniadanie do zwyciężczyni Masterchefa. Magda Nowaczewska właśnie ostatnie poprawki robi przy stole. Magda, chodź do nas. Stawiamy na stole śniadanie. Magda zaprosiła nas na śniadanie. Witam serdecznie. Cześć, cześć. Coś wezmę od ciebie może, odciążę. Dziękuję ci bardzo. Stół zaraz będziemy rozstawiać, przyjdzie rodzina. Książka kucharska już leży, to jest książka, którą Magda stworzyła. Będzie niedługo pewnie w księgarniach. Magda, w ogóle twoją mocną stroną, jeśli chodzi o gotowanie, to jest jaki rodzaj gotowania? Ja myślę, że to jest takie gotowanie głęboko z serca, gotowanie dla rodziny. I z rodziną przede wszystkim. No właśnie, bo wtedy najważniejsze. Bo Magda od lat gotuje razem z mamą, razem z siostrami, a od niedawna gotuje w sposób taki, jak to powiedzieć, no, bardziej profesjonalny. Nie boi się, sięga po wyzwania. No jest to, nie ukrywam, dla mnie samej wielkie zaskoczenie, że się zmierzyłam z taką wysoką poprzeczką, ale teraz wiem, że mogę przynosić góry. To jest kulinarne. To jest wręcz urocze, jak Magda jest zestresowana, proszę Państwa, ostrzelana kamerami, ale oglądają ją Państwo teraz na żywo, niecenzurowana na żywo. Słuchaj, tak. Na jakie śniadanie nas zaprosiłaś? Zapraszam na śniadanie słodkie dzisiaj. Wczoraj po tych wszystkich emocjach trochę cukru nam nie zaszkodzi. Aha, więc domowe naleśniki, dobra. Tak, domowe naleśniki, strusla z makiem. Ciasto takie. Tak, jest. Oczywiście do tego mamy nasz pyszny miodzik, mamy drzemy, kruasanty. Więc zaraz będziemy rozstawiali, szykowali, tak. przyjdzie rodzina. Słuchaj, bo od nagrania odcinka, finałowego odcinka Masterchefa minęło trochę czasu. No, ciebie nie męczyła ta tajemnica, z którą chodziłaś, że nie mogłaś nikomu powiedzieć, to ja wygrałam. Ja starałam się w ogóle o tym nie myśleć. Na początku wszyscy oczywiście Magda i co tam, i co tam, i co tam. Wiadomo, nie byłam na miejscu w domu, więc każdy gdzieś tam coś podejrzewał. Ale później skupiałam się na gotowaniu, na pisaniu książki, bo była to bardzo ciężka praca i też nie chciałam zawieść się wieli czytelników. Więc książka mnie tak pochłonęła, że w ogóle nie myślałam, że to już faktycznie ten trzeci miesiąc i zaraz będzie misja finału. I teraz dopiero po tych trzech miesiącach wracają te wszystkie emocje, tak? I sobie z tego zdaję sprawę, że to już jest po wszystkim. I liczysz, że to zmieni przecież mocno twoje życie, prawda? Chcesz związać swoje życie z gotowaniem, z gastronomią. Tak, Masterchef już zmienił moje życie i teraz wiem, że bycie już szefem kuchni jest o krok bliżej i ciężka praca przede mną, ale jestem dobrej myśli. A teraz jak stoi śniadanie, to ja sobie myślę, że rodzina liczna, Państwo poznają niebawem rodzinę Magdy, rodzina liczna życzy sobie bez przerwy, żebyś to ty gotowała, nie mama. Tak, bardzo liczna rodzina. Niestety wszystkich nie będzie przy stole, bo nie mogą być tutaj z nami. No jasne. Ale oczywiście teraz każdy z rodziny, nawet babcia, ciocia dzwonią, Magda, ty gotowałaś, wygrałaś, gratuluję cię. Oczywiście wszyscy nie wiedzieli. Powiedz co na święta. Prawda? Tak, i przyjeżdżamy, ja zapraszam, nas dom jest duży i wszystkich przyjmiemy. Rodzina, warunki, jak się taki diament kształtuje, wykuwa, hartuje, to wszystko dowiedzą się Państwo niebawem. Spotkamy się jeszcze przy stole rodzinnym Magdy Nowaczewskiej, zwyciężczyni Masterchefa. Gratuluję. Bardzo super. Dziękuję. I książka napisana, i śniadanie. Zapraszamy. Do zobaczenia.